Żyjesz ty? Krew mu leci. Apteczkę ci przynieść? Bo się chciałem popisać przed b***ami. Już myślałem, k***a, że się nie zatrzymał, tak biegłem. Tydzień temu pojechaliśmy po nowy samochód, który miał pełnić rolę nowego projektu, podobnie jak było z Clio w zeszłym roku. Lusterko. Z kolei kilka dni temu wrzuciłem na kanał odcinek, gdzie zaprezentowaliśmy wam ten samochód. Było nim Seicento, rocznik 2003, silnik 1.1. Kurwa! Ty, Gordon! Rylingi latają! Gordon, kurwa, stój! Może i nie był on w idealnym stanie, miał trochę usterek, trochę rdzy, trochę dziur, trochę wad, ale to właśnie te rzeczy dodawały uroku temu Seicentowi. Problem polega na tym, że kiedy wracaliśmy ostatnio Seicento na trasie szybkiego ruchu, to ono uznało, że się po prostu zatrzyma. Stało się tak dlatego, bo po prostu tego dnia Kacper jeździł Seicentem bez oleju i zainteresowała się tym policja. Powodem zatrzymania było również to, że przez cały czas działają awaryjne, których nie da się wyłączyć. Razem z samochodem zostałem możliwie na wszystkie sposoby przepatrzony, przeszukany, czy przypadkiem nie mam jakichś tam ze sobą, wiecie, śmiesznych substancji, jak to nazwał policjant. Ale jeżeli właściciel jeździ cały dzień bez oleju, no to po prostu silnik się zaciera. Ale już niebawem kupuję ja osobiście coś innego. Sam osobiście to wszystko sprawdzę, czy przypadkiem jest olej w samochodzie, czy nie wycieka płyn, czy działają wszystkie światła, czy nic przypadkiem tutaj nie lata. Dlatego wszyscy razem zostawmy w komentarzach znicz dla Seicenta i pożegnajmy się z tym samochodem. Na chwilę jeszcze tylko wróćmy do mieszkania, bo mam dla was bardzo ważną informację. Jak zapewne wiecie, z firmą Diablo Chairs mam bardzo dobry kontakt i z tej okazji mogę wam się pochwalić w imieniu Diablo, że zajęli oni miejsce numer 1 w Europie, jeżeli chodzi właśnie o tworzenie tego typu rzeczy w postaci foteli, biurek. Dlatego spokojnie mogę powiedzieć, że jest naprawdę bardzo wysoki poziom, jeżeli chodzi o wykonanie tych rzeczy. Także jeżeli ktoś z was jeszcze nie ma ich produktów, to spokojnie może wejść na ich stronę, link macie w opisie i przy okazji sobie sprawdzić, co takiego ciekawego jest w ich kopercie. Franciszek petarda style! But it's perfect timing, till the sun come up, we hit still shining. I'ma take the way through a new horizon. Late night, but we still grinding. I thought we hit it late, but it's perfect timing. Till the sun come up, we hit still shining. And I'ma take the way through a new horizon. Oh, synchro, Bartosz! Yo! Bolo! This shit is all man, it's all about the digits. On the road to riches, I had to change my path. I break the niggas down. To się lekko przesuń. Nie jedź dalej. Chyba to jest pod kątem. Dobrze, Jakubie. Zrób mi kurwa luna. Naucz się skakać. Naucz się skakać, kurde, daj sobie. Ty jedź na tym rowerze, nie mówisz. Powiem ci, że... Ty te, co? Ta hopa jest zajebista teraz. Ta. Wybija tak? W górę. Szkoda, że nie masz roweru. Dzisiaj session, trening na Marymoncie. 1.8 będzie katowane. No, no, rockrider. Co? Pokupował sobie tych romagi, co? Teraz jest knock block zdjęty. Bo troszeczkę kiera często się przekrzywiała przy upadkach, więc będzie trzeba wydłużyć linki, skrócić kierę, bo lekko zahacza i będzie można uczyć się bar spinów, bo ja ich nie umiem, bardzo źle je robię. Ty strasznie do przodu się przechylasz. Już myślałem, k***a, że się nie zatrzymał, tak biegłem. O, lezo! O głową! 360! Jeszcze raz, spokojnie, jeszcze raz. Ale to było testowe! Wiesz? Chciałem 3.6 spróbować. Tylko że zahaczyłem przednim kołem chyba, co? Tylnym. Nie,
nie. Ale mam piach w mordzie. A few moments later. Ja wiem, 14-15 lat, tak jak wy teraz, może tam 16, ale my k***a, wiesz co mieliśmy? Składaki k***a. Wigry 2, Wigry 3, jak ja skoczyłem i jebałem w rów, on się k***a złożył w pół, ja zajebałem, ja czaszką zajebałem, rozumiesz, winkiel, bo się chciałem popisać przed b***ami. A wy teraz to macie k***a sprzęt. No i kaski. Macie kaski, macie ochraniacze i tak dalej i macie świadomość. A my nie mieliśmy świadomości, ale myśmy się tak samo bawili jak wy. Ja mam 62 lata. Nie widać. Nie widać? Nie. Dać ci k***a ten dokument? Nie, no nie trzeba. Pokazać ci? Chłopaku. Wow, na flat! Co jest? Tak, to jeszcze nikt nie skakał. Gębą zawaliłeś? Ty, pomóc ci? Żyjesz, ty? Krew mu leci. Apteczkę ci przynieść? Masz rozciętą wargę, albo nos za ci leci. Nie, wargę mam rozwaloną. Jedziesz, jedziesz, jedziesz młody, jedziesz młody. Dawaj, dawaj, kręć to. Yo! Dawaj, 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 dawaj. And when it's all low, I'ma drive my hearse. I don't need a grave, I bring my own dirt. And I don't need a casket, I'ma feed the earth. Late night, yeah. But we still grinding. Glad we hit it late, but it's perfect time. Let the sun come up, when it's still shining. I'ma take the way to a new horizon. Teraz przejdziemy do czegoś tutaj już poważniejszego. Mam dla was dzisiaj nowy rower od Szymona. Szymona możecie kojarzyć z tego odcinka, co testowaliśmy sobie jego elektrycznego crossa, tego e-bike'a. Dzisiaj mam dla was Lapierre, zaraz wam powiem jaki model. Overvolt na kołach 27,5 cala. Wcześniej z przodu był jakiś RockShox, bo to jest 2018 rok. Został wymieniony z dopłatą za innego elektryka. Mamy teraz Bombera 5.8. Z tyłu jest damper. Już wam mówię jaki, bo to taki spontaniczny bike check. Testowane przez Lapierre, zaprojektowane przez Lapierre. Nie wiem jaki to jest damper. Jest bardzo cichutki silnik od Bossa, ale są tutaj SPD-ki. Nigdy nie jeździłem na SPD-kach i jak Szymon ma takie wpinane właśnie buty, to jest fajnie, ale jak takie normalne postawicie, to noga jest strasznie, strasznie krzywo. No wiadomo, są tutaj różne jakieś tam tryby asysty. Jest o, zajebiście, jest sport, turbo, co tu jeszcze mamy? Tour i eko. Dodatkowo możecie sobie przełączać na prawo i lewo tutaj główny ten taki panel. Macie prędkościomierz, jest godzina, jakieś takie różne, wiecie, inne bajery, ile kalorii spaliliście. Duże koła, można sobie podjeżdżać. Żadne schody nie są tutaj straszne dla takiego roweru. Tutaj poziom trochę wzrasta. No, prawie jak Fabio Bimber. Trochę pewnie będzie szumiało, ale zaraz zobaczymy, jak to idzie pod moim obciążeniem. Jest 35, 37, 8. No, 45 pojechałem. Tutaj w ogóle są zamienione hamulce i odwrotnie nacisnąłem.